Hej kochani, zapraszam Was na gadane Get Ready With Me. Dziś pokażę Wam kilka nowych kosmetyków. Jestem świeżo po prysznicu, także zaczynamy. Najpierw EOS na usta. I następnie spinam włosy, żeby mi tu nie opadały. Umyłam je jakąś niecałą godzinkę temu i już prawie wyschły, jest tak gorąco. Szukam mojego korektora pod oczy, ale już znalazłam. To jest Healthy Mix w kolorze 51. I robię takie dwie kropeczki. On jest bardzo gęsty, więc nauczyłam się, żeby nakładać go nie za dużo. I wezmę sobie pędzelek z Real Techniques, taki blending brush 200. Ale jestem rozjaśniona. I teraz troszeczkę jeszcze na niedoskonałości, ale na pewno tu jeszcze będę poprawiać kamuflażem. Oczywiście teraz ten korektor jest dla mnie za jasny, ale zaraz wszystko wyrównam podkładem. Ok. Podkład, którego dziś używam, to jest Superstay 24 godziny z Maybelline w kolorze Sand. I ten podkład ma odcień taki dosyć beżowy. Nie jest zbyt różowy, co właśnie zwykle mi przeszkadza w podkładach. Patrzę, którego by tu pędzelka użyć. Glam brush ten mniejszy. Oj, troszkę jasny dla mnie ten podkład teraz, ale zaraz będę się przybrązawiać. Ten podkład jest, jak widzicie, dosyć kryjący, ale staram się też nie nakładać zbyt dużej warstwy, zbyt grubej warstwy. Wolę sobie jednak resztę zakamuflować kamuflażem, niż nakładać za dużo podkładu, żeby miał jeszcze w miarę naturalne wykończenie. I kamuflaż, wiadomo, mój ulubiony Catrice w kolorze 020. Naprawdę najlepszy produkt. Ostatnio używałam kilku kamuflaży, ten sam pędzelek z Real Techniques. Używałam kilku kamuflaży z różnych firm, jak wiecie, też z Laura Mercier i z Criolanu, i różne. Z Benefitu i powiem Wam, że to jest najlepszy kamuflaż. Za tą cenę nie znajdziecie nic lepszego. No tam mi coś prześwituje, nie wiem czy to widzicie, ale coś się tu uparło. Ale dobra, tyle wystarczy. O, jakaś blada jestem tutaj w tym świetle. Tak chyba będzie lepiej widać, prawda? Teraz sobie wszystko przypudruję i do tego użyję True Match Mineral. I to jest puder transparentny. 401. Nigdy go nie miałam, zawsze miałam w kolorze. I powiem Wam, że widziałam, że ostatnio wróciły do Rossmana. Ja je tak kocham, te pudry. Zresztą mam tu mój podkład i używam. Troszkę za jasny na wakacje, bo to jest 212, więc jest za jasny. Ale jak troszkę zjaśnieje, zblednę, to będzie dobry. W każdym razie naprawdę uwielbiam ten produkt. Nigdy nie używałam natomiast transparentnego. Mam nadzieję, że nie ma koloru jakiegoś takiego widocznego, że nie jest przede wszystkim różowy. O, jest taki bardzo, jest dosyć jasny. Mam nadzieję, że będzie spoko i że mnie za bardzo nie rozjaśni. Duży pędzel. To jest puder wykańczający. Wróciły do Rossmana i niestety są dosyć drogie, ale cieszę się, że wróciły już, że nie zostały wycofane zupełnie. Był jakiś czas, jak wiecie, kupowałam je za granicą, czy to w Stanach, czy jak byłam w Anglii. Ostatnio to sobie kupiłam. W każdym razie wróciły już do Rossmana i są drogie, więc na kosmetykach z Ameryki są o wiele, wiele tańsze. Dobra. Nie zmienił mi koloru podkładu. Jest ok. Fajnie. Także pierwszy raz mój z tym pudrem mineralnym. Uwielbiam te pudry z L'Oreala. To są najlepsze pudry mineralne, jakie miałam do tej pory, a miałam już i Annabelle, i jak się ta druga firma od minerałów nazywa, już nie pamiętam, ale miałam te dwie firmy i za każdym razem wykończenie było zielonkawe. Na szczęście tu nie mam takiego wykończenia. Mam tu bardzo ciekawy produkt, Highlight Shimmer z MUA. I to jest taka dosyć duża tuba, duży stick. Ma bardzo, bardzo ładny kolor. Widzicie? I specjalnie go zamówiłam, bo chciałam go przetestować. Miał bardzo dobre recenzje w necie, także łapcie póki jest. Linki macie na dole. I oczywiście nakładam, może jak ten kosmetyk w ogóle, jaki szeroki jest ten stick. Tu. Troszkę tu. Szczyt nosa, ale tylko tu. Nie chcę go na całość przeciągać. No i na razie tyle, nie chcę przesadzić. Ale bardzo ciekawy rozświetlacz. I do rozblendowania użyję sobie płaskiego pędzla zamiast palca. Wow, naprawdę ładnie połyskuje. Jest podobny bardzo do High Beam z Benefit, w sensie jeżeli chodzi o wykończenie. Bardzo ładnie. I teraz do konturowania użyję sobie nowości z Essence. Widziałam to wczoraj w Essence, ale stwierdziłam, że zamówiłam sobie z kosmetyków z Ameryki, więc nie będę kupować. Nie jest to drogi kosmetyk. I są tutaj, jest to taka trójeczka, bronzer, róż i rozświetlacz. Jeżeli chodzi o róż, to on jest dosyć taki koralowy, wpada w pomarańcz, więc jestem ciekawa wykończenia po liczkach. Bronzer jest z tego, co tu widzę, matowy, więc spoko. No i rozświetlacz, trochę już się nim bawiłam. Wydaje się też niezbyt taki hardkorowy. Dobra, użyję sobie tego szerszego pędzla Sigma Fan Brush do bronzera. Zobaczymy, jaki będzie miał odcień. No z tego co widzę, to ma dosyć ciepły odcień ten bronzer i jest nieźle napigmentowany. Teraz wszystkie firmy wypuszczają trójeczki. Pierwszą trójeczkę jaką miałam to był
Sleek. Później miałam Too Faced czy Urban Decay. Widziałam też, że jest Rimmela. Teraz trochę tego różu, którego się troszkę się boję, ale chyba niepotrzebnie. Ładnie współgra z bronzerem, natomiast jest, tak jak mówiłam, lekko pomarańczowy i jest rozświetlający. Jest to zdecydowanie róż właśnie z drobinkami. Fajny na pewno na lato. Jeszcze ten rozświetlacz tak ładnie błyszczy. No i na koniec tym samym małym pędzelkiem nałożę sobie ten rozświetlacz, żeby utrwalić i wzmocnić efekt tego rozświetlacza kremowego. Ale rozświetlacz jest bardzo delikatny, jeżeli chodzi o to. Bronzer i róż są mocno pigmentowane, a rozświetlacz jest taki bardzo przejrzysty, taki bardziej puder rozjaśniający, można powiedzieć. Także spokojnie można tutaj nawet pod oczy troszeczkę podjechać. Fajne trio, nie powiem fajne, ale pamiętajcie, że ma ciepły odcień. Zdecydowanie ciepły odcień i dosyć, no, niezły pigment. I tak to wygląda z bliska. Moim zdaniem naprawdę ładny efekt daje ta trójeczka z Essence. I podkład też naprawdę lubię. Dobra, teraz słuchajcie, a nie paletka, najpierw inna paletka, bo wzięłam się już za paletkę cieni. Zamówiłam sobie Eye Primer palet. Już dawno to widziałam i stwierdziłam, w końcu muszę to mieć. To są kremowe cienie, które są po prostu podkładem, bazą pod cienie tradycyjne. A za oknem leci nam helikopter. Paleta wygląda tak, widziałam ją dawno temu u Pixiu. I do tego w ogóle zdziwiłam się, są dołączone takie zwykłe pędzelki włochate. No zobaczymy, może spróbuję tym nałożyć. I to są po prostu, to jest po prostu baza pod inne cienie. Ja sobie dziś zrobię taką właśnie beżowo, lekko koralową bazę, bo taki będę robić makijaż. A ten pędzelek jest taki sobie, nie, zrobię to większym, płaskim pędzelkiem syntetycznym. Będzie mi zdecydowanie łatwiej. No albo można palcami. Okej, najpierw nakładam jakiś taki kolor kremowy z drobinami. To jest mega dziwne, że ma takie drobiny. I w ogóle po co takie drobiny w bazie, to nie wiem. Podłóg brwiowy nałożę sobie jaśniejszy kolor. Jestem ciekawa, jak się cienie będą trzymały na tych cieniach mokrych. I teraz nałożę sobie ten brązik. Ten. A tutaj już mamy mocniejszy efekt. To jest troszkę wykończenie jak kolor Tattoo z Maybelline. Czyli sobie już palcem to rozblenduję. Cienie są bardzo mokre. Nie są takie jak na przykład baza z Maca, że zastyga, czy z Inglota. To jest bardzo mokre. I na dół nałożę sobie troszkę tego pomarańczu, też jako bazę. Bardzo ciekawa rzecz. Powiem wam, że zesłoczowałam sobie trochę tych cieni i naprawdę mają intensywne kolory. Więc będą fajne pod kolorowe makijaże. Jeżeli ktoś robi takie makijaże, to na pewno spoko sprawa. Ten pędzelek jest do niczego. Trzeba i tak sobie użyć jakiegoś płaskiego pędzelka. No i tych cieni po prostu samych nie nakładamy, tylko właśnie jako bazę. Zresztą takie jest ich przeznaczenie, żeby podbić jakby kolor cienia, który nakładacie później. I mam tu nową paletę z The Balm, z takim przystojnym panem. I nazywa się Matte. Ten pan się nazywa Matte. Poznaj Matta Nuda. Matte Nude, tak się nazywa. Matte ma kilka matowych kolorów. Takich dużych. I tutaj właśnie piszą, że rozmiar ma znaczenie. Size matters. I mamy tutaj Matta Johnsona, Matta Garcia, Matta Uda i tak dalej. Są maty różnych narodowości. Matt Huang, Matt Lombardi, Matt Abdul. Widzicie? Same matowe cienie. I sobie dziś tych cieni właśnie użyję. Mamy tu duże lustro w tej palecie. No i jak ją zobaczyłam na stronie, to od razu zamówiłam. Mówię, biorę póki jest, bo jeżeli chodzi o The Balm, to szybko się sprzedaje na kosmetykach z Ameryki. Najpierw Matt Malloy, czyli ten praktycznie biały, tutaj wewnętrzny kącik i podłóg brwiowy. Trochę jest hardkorowy, jeżeli chodzi o łuk brwiowy. Może dołożę tego Matta Lombardi, który jest bardziej beżowy. Cały czas się zastanawiam, dlaczego w tych cieniach mokrych były drobiny, nie mam pojęcia. Dobra, to teraz Matte Singh na całą powiekę tu. I przebijają mi drobiny spod spodu. Także to był średni pomysł. Nie wiem, czy to w kamerze widzicie, ale ja te drobiny widzę. I mnie to wkurza, ale no, sama nałożyłam sobie cień matowy na cienie kremowe z drobinami. Ale cienie są pięknie napigmentowane, pięknie. I teraz nałożymy sobie Matte Rosin. Ten brudny, taki ciepły brąz. Zewnętrzny kącik. No teraz już nie widać tych drobinek. Mam nadzieję, że cienie będą się trzymały cały dzień, bo dziś mam długi dzień i że te wszelkie zabiegi pomogą właśnie utrzymać cienie
I mam wrażenie, jakby te cienie się dosłownie przykleiły do tej powieki. I teraz mniejszy, szeroki pędzelek i matte wood, czekoladowy odcień przy linii rzęs na górze. Muszę wam powiedzieć, że cienie są śliczne. Nie wiem, jak tu w kamerze to wygląda, ale na żywo wygląda bardzo ładnie. Nie myślę sobie teraz, że zostawię te cienie tak, w ten sposób, jak zwykle. Mam tu jeszcze jedną paletę neonów, nazywa się Neon Nights, jest to paleta W7. Jak widzicie, piękne, odblaskowe kolory, których nie używam na co dzień, ale w ogóle zdziwiła mnie ta paleta, bo jest bardzo gruba. Jest tak solidnie wykonana, jak na W7, naprawdę ekstra. I stwierdziłam, że dziś wezmę sobie jakiś taki mocniejszy kolor i położę na dolną powiekę. No, oglądałam się ostatnio Instagrama, słuchajcie. Także ten pomarańcz, który tu widzę, neonowy, pięknościowy. I może troszkę tego różu. Myślałam, że coś bardziej koralowego, ale może tak. Idziemy w ten pomarańcz. Aha, i wzięłam sobie, słuchajcie, zwykły aplikator. O wow, ale kolor. Aplikator się tu jednak nie nada. I troszkę jeszcze tego matte sink pomieszany z matte Lombardi. I pod spód. Ok. I jeszcze raz naprzód nakładam matte sink i matte Lombardi tutaj. I dalej nakładam ten pomarańcz małym pędzelkiem. A ta paleta W7 jest napigmentowana. Jeżeli lubicie mocne kolory, to koniecznie sobie kupcie, bo kolory są naprawdę hardkorowe. Wiem, że na razie wydaje się to dość hardkorowe, ale poczekajcie do końca. Liner to super liner z L'Oreala, ten Superstar. Robię sobie po prostu kreski na górnej powiece. Uwielbiam ten liner, jest tak intensywny i tak łatwo się nim rysuje, także jeżeli jesteście początkujący, to ja jestem za linerami we flamastrze, nie każdy lubi. Nowy tusz Essence Rock and Roll Volume Eye Opening. I tuż ma tradycyjną szczotkę, lekko wygiętą, coś co uwielbiam. I nałożę sporą ilość tego tuszu, żeby podkreślić oko, żeby podkreślić zarówno tą czerń, jak i kontrast, który mam na dole. Słuchajcie, tuż jest ultra pogrubiający, zostawia trochę grudek, także trzeba go wyczesywać. Tak jak wam mówiłam, jak pomaluję się w całości, to będzie to inaczej wyglądać, niż jak nałożyłam sam cień, wyglądało to dziwnie. A teraz do jasnych oczu widzicie, że fajnie to wygląda, no przynajmniej mi się to podoba. Naprawdę ładnie, czy do zielonych, czy do niebieskich. Mam teraz zestaw do brwi z Hean. I jak wiecie, mam tutaj nawet gdzieś pod ręką, tak jest, mój cień z Hean w kolorze 402 Coffee. I zamówiłam sobie teraz cały zestaw, bo ten cień mi się świetnie sprawdził i stwierdziłam, że zobaczę, jak wygląda zestaw do brwi. I ten cień Coffee jest w zimnym odcieniu. Tak wygląda w porównaniu. Dam wam link i do jednego, i do drugiego, jeżeli znajdę. Ten cień bardzo wam polecam. Tutaj oni piszą, że można używać jako zwykłego cienia właśnie, albo jako cień do brwi. I tu mam zestaw z ciemniejszym kolorem, jaśniejszym kolorem i z woskiem. Nie wiem, czy nie będą to dla mnie za ciemne kolory. Jeśli będą za ciemne, to na pewno powędruję ten zestaw do mojej przyjaciółki. Rozczesuję sobie brwi spiralką i biorę ścięty pędzelek. I nakładam ten kolor, ponieważ jest bardziej zimny i troszkę jaśniejszy, bardziej popielaty. I wypełniam sobie dziurki. Nie wiem dlaczego, ale lubię ten cień z Hean bardziej niż cień z Golden Rose, jeżeli chodzi o brwi. Lepiej mi się jeszcze sprawdził, więc bardzo wam polecam. No moim zdaniem lepszy niż Golden Rose. A wiem, że dużo ludzi, wiem, że dużo dziewczyn używa właśnie Golden Rose, to spróbujcie sobie Hean. Cenowo dobrze to wypada, bo jest dosyć tani. Ok, jeżeli chodzi o wosk, to ja go zawsze nakładam palcem. Nie lubię go nakładać aplikatorem, jakimś pędzelkiem, czy właśnie spiralką, zawsze nakładam małym palcem. I po prostu wklepuję go z wierzchu. Wosk ma za zadanie uczesać nasze włoski, przytrzymać je w miejscu, ale kiedy nakładamy go czymś, to on zabiera kolor, więc po prostu uklepuję sobie brwi w ten sposób, żeby się wszystko trzymało. No i tyle. Bardzo fajne cienie, bardzo fajny zestaw, podoba mi się. Myślę, że ładnie to wygląda. Więc to też było bardzo spoko. I co? I zostały nam usta, bo już oczy mamy gotowe, cera gotowa. I zamówiłam sobie nowość z Revlonu, w sensie nowość na stronie. To jest Color Burst lakier, balsam z takim błyszczącym wykończeniem. Bardzo fajne opakowania. Oczywiście wiele tańsze niż w sklepie. Kolor to 145. Taki czekoladowy. I myślę, że będzie pasować do dzisiejszego makijażu. Pachnie miętowo jak wszystkie te kredki Revlonu. Więc bardzo przyjemnie, jeżeli lubicie miętę, jak wiecie, ja bardzo lubię miętę. Tak to wygląda, nie wiem, czy nie lepiej by to wyglądało w macie do tego makijażu,
Dlatego, wiecie co teraz zrobię? Smashbox Instamat i zobaczymy, czy zmatowi mi ten balsam lakier. I teraz wygląda troszeczkę bardziej subtelnie i tak jak Wam mówiłam przy teście tego produktu, bardziej tak estetycznie i świeżo właśnie z matowymi ustami niż z błyszczącymi. Ale nadal mam ten miętowy posmak, bardzo fajny. Kochani, to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy makijaż Wam się podobał, mimo że był troszeczkę inny niż zwykle. Zrobiłam oczywiście moje standardowe beżowo-brązowe cienie, ale dodałam troszeczkę koloru, bo mamy lato i ja ostatnio trochę szaleję z kolorem. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się bardzo podoba, moim zdaniem pasuje właśnie do jasnych oczu, tak jak mówiłam. I na pewno będę więcej kombinować z tą kolorową paletką. Jeśli chodzi o kosmetyki, to dziś wszystko mi się podobało. Tak naprawdę każdy kosmetyk, którego użyłam, był bardzo ciekawy i mi się sprawdził w tym makijażu. Jestem po prostu zachwycona niektórymi rzeczami. Także linki do wszystkiego znajdziecie na dole. No i to już wszystko. Jeżeli lubicie Get Ready With Me, zostawcie mi kciuki do góry. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!